W ostatnich kilku latach były dwa przypadki, kiedy z dębu przy placu Metzinga odłamały się gałęzie. Ostatni wydarzył się w maju tego roku. W związku z tym miasto zleciło wykonanie ekspertyzy, która ma dać odpowiedź, czy drzewo stanowi zagrożenie. Być może dowiemy się także, ile dąb ma lat. Niektóre ze źródeł mówią, że 150, inne, że jeszcze raz tyle. Tutaj będą wykonywane szczegółowe badania dotyczące wad, chorób związanych na przykład z zagrzybieniem tego drzewa i jakieś fizyczne właściwości. Nie bierzemy pod uwagę opcji, by dąb miał zostać wycięty, tłumaczy Marian Bartkowiak. Sami nie moglibyśmy podjąć takiej decyzji. Najpierw by trzeba ją przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, bo on jest organem przyrody, który wydaje decyzję na pomniki przyrody. A co będzie, jeśli na przykład ta decyzja, te wyniki tej kontroli będą złe dla tego dębu? No, to jest takie gdybanie w tym momencie, ale są różne działania techniczne, które mogą dokonać, jak gdyby, czy sprawić, że drzewo będzie dalej żyło. No bo to nie oszukujmy się, to przede wszystkim symbol placu Metzinga, symbol Leszna też, tak? Tak, no można tam cementować jakieś ubytki, można jakieś podpory, liny, no różne rzeczy robić, żeby drzewo przetrwało. Wyniki ekspertyzy mamy poznać w sierpniu.